Trzy kilometry przed rzeką trzeci wóz odłączył się, żeby zawieść oddział DEA na łódź rybacką. Zaś samochód z grupą wsparcia odsunął się na dyskretną odległość od nieoznakowanej białej furgonetki. Dzielnica wyglądała coraz gorzej. W jednej trzeciej budynków okna zabito deskami, wypalone wraki samochodów tkwiły przy krawężnikach. Młodzi mężczyźni wystawali na rogach ulic przed knajpami i sklepikami. Dzieci bawiły się na chodniku wokół płonącego materaca. Jeżeli ochraniarze i Weldy byli na posterunku, to doskonale się maskowali. Na parkingach sklepów monopolowych i spożywczych siedzieli w samochodach mężczyźni i rozmawiali. Nisko zawieszony kabriolet impala z czterema młodymi Afroamerykanami włączył się do ruchu i wlukuł się za furgonetką. Chłopcy najeżdżali przed nim kołem na krawężnik, żeby zwrócić uwagę przechodzących dziewczyn. Dudniąca muzyka z ich sprzętu stereo wprawiała w wibracje blachy furgonetki. Patrząc przez jednostronną, tylną szybę, Starling widziała, że młodzi ludzie w kabriolecie nie stanowią zagrożenia. Cęgle kripów, z reguły jeżdżą potężnym sedanem lub kombi, dostatecznie starym, żeby się wtapiał w otoczenie, z całkowicie opuszczonymi tylnymi szybami jeżdżą w trójkę, czasami w czwórkę. Jeżeli się nie zachowuje rozsądku, nawet drużyna koszykarska w biuiku wygląda podejrzanie. Kiedy czekali na światłach, brigem ściągnął osłonę z okularu peryskopu i klepnął Boltona w kolano. Rozejrzyj się. Czy w okolicy nie kręcą się jakieś miejscowe znakomitości? Polecił. Obiektyw peryskopu był ukryty w wentylatorze, na dachu. Pozwalał patrzeć tylko na bok.